Ty masz aż 5? Fajnie. Ale my już Draco mamy. Lunę i Cedrica też. Teraz przyszła pora na tą wyjątkową figurkę. Nie ma co zwlekać. Zaczynamy. Po odpakowaniu prezentuje się tak. I zaczynamy, ale po kolei. I w pierwszej mamy godło Hogwartu, które pokaże nam, z jakiego domu jest nasza figurka. Gryffindor! Czyli nasza wybrana figurka może tu być. W dwójeczce mamy karteczkę, która skrywa pewnie zaklęcie. Patronum! Czy to będzie Harry Potter, czy to będzie wyjątkowy Harry Potter? Tu jest jeszcze Expecto. Ta roztrzocia. To już znamy. I jej zawartość. Tutaj będzie figurka, więc zaczniemy od nich. Wosk do miotły, to może być to. Tak, znicz! Podejrzany wywar. A w ostatniej zarzeczce złota miotła i stojak na nią. Tak więc przejdźmy do naszej wyjątkowej figurki. I proszę Państwa, mamy to. Znaczy w sumie go. I nasza wyjątkowa figurka gotowa. Ale mega.